W tej części pokażemy, w jaki sposób dobrać obudowę rozdzielnicy, mając gotową listę elementów. Wybieramy zakładkę Obudowa, aby rozpocząć automatyczną kalkulację. Klikamy Zakończ. Otwiera się okno obliczania obudowy, gdzie możemy wprowadzić wszystkie potrzebne parametry. W oknie rodzina obudów możemy znaleźć listę wszystkich dostępnych obudów, dla wybranych produktów na liście elementów. Możemy wybrać stopień ochrony IP oraz IK. Następnie możemy wybrać, czy zasilanie ma zostać poprowadzone od dołu czy od góry. Wybieramy procentową rezerwę w liczbie modułów, której potrzebujemy dla naszej obudowy automatycznie aktualizuje się nam rodzina obudów i wskazywana jest obudowa, która odpowiada wybranym przez nas parametrom. Klikamy dalej. Program proponuje nam typ obudowy. Klikając konfiguracja, możemy wybrać odpowiednią dla nas obudowę. Możemy wybrać czy potrzebujemy rozdzielnice z drzwiami pełnymi czy przeźroczystymi. Zostanie to uwzględnione w liście materiałów. Jeśli klikniemy podgląd, będziemy mogli zobaczyć ogólny zarys obudowy. Wybieramy Zakończ, aby zatwierdzić wprowadzone przez nas parametry. Możliwe są różne widoki obudowy. Możemy również zobaczyć obudowę z drzwiami bądź bez nich. Jak i z pokrywą i bez pokrywy. Teraz dodamy kilka bloków zaciskowych. Aby to zrobić, wybieramy zakładkę schemat. Niektóre bloki zaciskowe nie zostały jeszcze wyliczone. W tym celu wybieramy pole obliczenia bloków zaciskowych. Ten arkusz kalkulacyjny zawiera listę wszystkich bloków zaciskowych, jednak bez konkretnych referencji. Wybieramy pole obliczenia przydziału, aby dodać referencje. Możemy zobaczyć, że referencje zostały automatycznie dodane do poszczególnych bloków zaciskowych. Obliczenie obudowy zawierającej bloki zaciskowe, musi zostać wykonane ponownie. Wybieramy zakładkę Obudowa i klikamy w pole Obliczenie obudowy. W tej zakładce możemy znaleźć te same parametry, które zostały wprowadzone wcześniej, wskaźniki stopnia ochrony IPIK, rezerwa i tym podobne. Klikamy dalej. Pozycja zacisków została wprowadzona. Klikając na nią, możemy zmienić położenie zacisków tak, aby znajdowały się na górze bądź na dole. Wybieramy dalej. Wybieramy opcję Drzwi pełne i klikamy Zakończ. Nowa listwa zaciskowa została dodana na dole. Obliczenie obudowy zostało zakończone. Aby powrócić do listy elementów, wybieramy zakładkę Materiał: Bloki zaciskowe. Obudowa, drzwi i pozostałe akcesoria zostały dodane automatycznie do listy elementów.